Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj materiał na temat niesamowitej inwestycji wysokościowej w Warszawie. W stolicy Polski powstać miał 282-metrowy wieżowiec, który stałby się jednym z najwyższych drapaczy chmur w Unii Europejskiej. Wieżowiec nosił roboczą nazwę Kulczyk Tower. Jednak jak się okazuje, inwestycje zablokowali lotnicy. Po zbudowaniu wieżowiec stałby się drugim najwyższym wieżowcem w Unii Europejskiej. Obecnie byłby tylko nieznacznie niższy od Warso Tower. Jednak wysokość do dachu wieżowca Kulczyka byłaby wyższa. Więcej w dalszej części materiału. Jeżeli film Ci się spodoba, to zachęcam do zostawienia łapki w górę i subskrypcji kanału. Z góry dziękuję. Źródłem do materiału jest artykuł na portalu warszawanaszemiasto.pl pod tytułem Kulczyk Tower. To miał być najwyższy wieżowiec w Polsce. Budowę zablokowali lotnicy. Autorstwa pana Piotra Wróblewskiego. Początki planów budowy wieżowca sięgają 2007 roku. Na tamten czas Kulczyk Tower miał być najwyższym budynkiem w Polsce. Jak informuje portal warszawanaszemiasto.pl, tak wysoki, że Polska Agencja Żeglugi Powietrznej obawiała się, że będzie zawadzał samolotom lądującym na lotnisku Chopina. Konieczne były uzgodnienia, które ciągnęły się latami. W tym przypadku, przynajmniej na początku, pieniądze nie grały roli. Jak dalej informuje portal warszawanaszemiasto.pl, Kulczyk Tower, jak niektórzy nazywali planowany wieżowiec, miał powstać na rogu ulicy Chmielnej i ulicy Miedzianej. Na 67 piętrach wieżowca miały znaleźć się apartamenty, hotel oraz biura. Dokładny adres inwestycji to ulica Chmielna 89. W 2007 roku gruchnęła informacja, że najbogatszy Polak chce budować drapacz chmur w centrum Warszawy. Na inwestycje chciano przeznaczyć nawet 1 miliard złotych. Jak informuje źródło, powołano spółkę celową Chmielna Development. Zatrudniono pracownię, MWH Architekci i rozpoczęły się szybkie prace. Pierwsze informacje w sprawie budowy wieżowca były optymistyczne. Mówiono nawet, że miasto Warszawa pozytywnie przyjęło koncepcję. Pokazywano również plany. A jak wyglądały te plany? Jak informuje portal warszawanaszemiasto.pl, szklana wieża z elewacją złożoną z trójkątów nieco przypominała słynny Bank of China Tower z Hongkongu. Bryła zdecydowanie lepiej prezentowała się od strony Alei Jerozolimskich i ulicy Towarowej. Miała zostać zakończona ostrą iglicą. Wieżowiec miał osiągnąć wysokość 282 metrów. A początkowe plany mówiły o tym, że wieżowiec miał zostać wybudowany w 2 lata. Tutaj należy wspomnieć, że w 2007 roku, kiedy to sięgają początki planów budowy wieżowca, do ratusza spłynęło wiele innych projektów budowlanych. A były to, poza Kulczyk Tower, takie projekty jak Warsaw Spire, Złota 44, drapacze chmur wokół Pałacu Kultury czy Lilium Tower. A dlaczego wieżowiec Kulczyk Tower nie powstał? Głównie z powodu rozpoczęcia się kryzysu finansowego i problemów finansowych inwestora wieżowca. Jak informuje portal warszawanaszemiasto.pl, kryzys finansowy doprowadził do tego, że nagle, niemal z dnia na dzień, wszystko wstrzymano. Powodem był kryzys finansowy. Wielkie inwestycje rakiem wycofywały się z umów. Nikt nie chciał postawić dużych pieniędzy na ciągle rozwijające się miasto. Kapitał szukał bezpiecznych przystani poza Warszawą. Sytuacja rynkowa doprowadziła także do wstrzymania prac nad Kulczyk Tower. Na papierze wszystko było już gotowe. Gorzej z realizacją i pieniędzmi. Ponieważ międzynarodowe rynki finansowe chwilowo nie chciały pożyczać funduszy na tego typu realizacje. A wieża w 90% miała być finansowana kredytem. W 2009 roku koncepcja budowy wieżowca wróciła, lecz już w zmienionej formie. Wieżowiec miał już być znacznie niższy. Miał mieć 134 metry wysokości, czyli miał być ponad 2 razy niższy. Wieżowiec Kulczyk Tower nigdy nie powstał i zapewne już nigdy nie powstanie. Pomysłodawca wieżowca już nie żyje,
a jego spadkobiercy nic nie mówią o powrocie do pomysłu. Temat wieżowców w Warszawie uważam za niezwykle ciekawy. Po waszym zainteresowaniu filmami widzę, że wy też lubicie tę tematykę. Jestem ciekawy, co sądzicie na temat wieżowca Kulczyk Tower. Proszę o zostawienie opinii w komentarzu. Zapraszam też do obejrzenia pozostałych materiałów na kanale. Linki umieszczę w opisie. Na teraz się żegnam, pozdrawiam i do usłyszenia.